Dzień dobry, kochani, ja nazywam się Adek. Witam Was na odcineczku z prezentacji mapy. Dzisiaj mamy polską mapę, która dosłownie dzisiaj, to jest w sobotę, e, wyszła na niestety nie na ModHub, ale na Kings Mod. E, jeżeli ktoś zna. E, Mapki z, z Farminga 19, mapkę bajeczna i mapkę Sandomierskie okolice, to właśnie ten A sam autor zrobił tutaj mapkę GR Zalesie, czyli gospodarstwo rolne Zalesie. E, no i co, kochani? Czekałem na tą mapkę dlaczego? Zaraz zobaczycie, dlaczego na tą mapkę tak mocno czekałem. E, zaraz wszystko się przekonacie. Po pierwsze, spójrzcie, ruch w dwie strony, tak. Ruch w dwie strony mamy, samochodowy. Tutaj się respimy na samym początek na przystanku. Zobaczcie na to, realistyczne tutaj drogi. To wszystko, jak tutaj są te szczelinki porobione, to wszystko. Mapka wygląda tak, zobaczcie. Mapkę, jest proste pola, niektóre kwadratowe, niektóre nie, różne pola są. Troszkę punktów skupu, zobaczmy tutaj, kalendarz taki zwykły, kalendarz spory zasiewu, skupy jakieś tutaj mamy różne, różne inne skupy możemy sobie tutaj jeszcze pobudować. Dobra, spójrzmy, Rozpimy się tutaj, e, my pójdziemy sobie na przykład, aha, tereny, które my posiadamy, zobaczcie, teren 18 z naszym gospodarstwem, teren 28 i teren numer 4, to są tereny, które my posiadamy, możecie sobie tu dokupić, pól jest tylko 39, to razem z łąkami, ale naprawdę zobaczycie zaraz, że ta mapka jest naprawdę fajna. Nie robiłem obchodu tej mapki, z tego ze względu, że chciałem zaczekać tutaj na Was, na publiczność, żeby zobaczyć tą mapkę razem. Zaczynamy tutaj w tym miejscu, więc pójdźmy sobie tutaj od lewej i pójdźmy sobie tutaj tak w tą stronę, zobaczymy jakie tu są e, rzeczy. E, czyli tak, zobaczcie, tutaj już na początek mamy sklep Delikatesy, Delikatesy Centrum. Zobaczcie, z polskich sadów, e, fajne delikatesy tu na zapleczu, możemy coś wysypać. Parking, fajny dojazd. Zobaczcie tutaj na szczegóły, te auta tutaj, no nie mają polskich rejestracji, ale zobaczcie, fajnie są porobione, wszystko to. E, teraz tak, e, ta mapka różni się, ale to zaraz Wam powiem takie easter eggi, tam możemy pojechać. Spójrzcie, przeskoczymy tutaj, jest jakieś gospodarstwo statystyczne, statyczne. Chciałem wam pokazać, zobaczcie. Spójrzcie tylko na te firanki, te kształty tutaj na tych firankach, to jak jest zrobiona ta tekstura, naprawdę świetnie. Zobaczcie te szyby, kwiatki na tych szybach, jak w realnym normalnym życiu. Zobaczcie tutaj, wszystko jest, no tak jest dopracowane, fajnie. Ta mapka jest tak dopracowana, że yy, naprawdę będę tutaj grał. Zobaczcie, tutaj mamy bociany na tej mapce, widzicie? Klekotają bociany. Teraz tak. Przykładowo e, spróbujemy zobaczyć, czy na przykład, jeżeli zmienimy e, widok miesiąca. A, czekajcie. Jeżeli zmienimy stały widok miesiąca e, na na przykład grudzień. No to są te tutaj ptaki, tak? Czekajcie, śnieg włączony. Damy na styczeń. One wciąż tutaj są, czyli nie znikają, ale okej. Okay. Zobaczcie, tutaj ktoś tutaj się buduje. Jakaś coś budowa jest, tak? Tu jest jakiś skup też. Przyjmuje gruz, czyli tutaj jest skup kamieni pewnie, nie? Zobaczcie. Z numerem telefonu i tak dalej. Wszystko ładnie porobione. Tu jest... Wychodzimy z miejscowości Zalesie. Idziemy sobie tutaj, zobaczcie, tu jest koniec mapy. I tutaj naprawdę jest fajnie to zrobione, ponieważ ta mapa widać, że tam dalej się ciągnie. Zakończenie jest zrobione bardzo, bardzo fajnie. Słupy, te bardzo realistyczne. Teraz dalej, spójrzmy to sobie tutaj, na to, jak to wygląda. Tutaj, znowu, spójrzcie na te wszystkie okienka, na te wszystkie domki. To wszystko, jak to wygląda, jaka to jest tekstura ładna, porobiona. Zaraz przejdziemy też na nasze gospodarstwo. Tutaj, zobaczcie. Takie tutaj domki, to wszystko. Pójdźmy sobie tutaj, zobaczmy. Zalesie, koniec zalesia. Ale my idziemy sobie jeszcze tutaj do końca, ponieważ tu na końcu będziemy mieli trzy skupy jeszcze. Zobaczcie, ta droga asfaltowa, taka, wiecie, te wybita, te dziury, takie delikatne, nie? Tu mamy dojazd na pole. Tutaj mamy. Zobaczcie, jak tylko się zbliżamy, brama się otwiera nam sama. Widzicie? Mamy tutaj skup, dobry plon, twój zysk w naszych rękach. Zobaczcie, biuro, jak to ładnie tutaj jest zrobione. Mamy tutaj wagę, wjeżdżamy tutaj na tą wagę, tutaj wysypujemy. Tu, tu tędy możemy wyjechać. Zobaczcie, brama się też nam tutaj otwiera, tak? Tu jest, yy, przypuszczam, kolejny skup jakiś. Tu się coś innego wysypuje, tu się coś innego wysypuje, tak? Ciężaróweczki, ładnie porobione tutaj. Bardzo, bardzo realistycznie, też, nie? Ok, wyjdźmy stąd. To jest fajne, że ta brama się otwiera tutaj sama. Tu jest zakończenie, też mapy. Okej, okay, zobaczcie, widzicie, tam droga się dalej ciągnie. Ta mapa naprawdę jest ładnie, ładnie zrobiona. No coś niesamowitego. Dla mnie to jest naprawdę świetna, świetna mapka, e, która jest zrobiona, no naprawdę mega. Nie? Pójdźmy sobie tędy. Zobaczmy sobie tutaj jezioro. Jak jest zrobione. Aha, tędy mogliśmy wyjechać. Tutaj widzicie te polne drogi, drzewa. One są teraz bez liści. Damy sobie na przykład stały widok miesiąca, nie wiem, na. Zmienimy sobie na przykład na. Nie wiem. Damy sobie na przykład na, wrze na październik. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko pięknie tutaj. Jezioro tutaj mamy. Tu ktoś sobie ryby łowi. Tutaj. Nie możemy sobie tutaj usiąść, ale. Zobaczcie. Mamy jakiś ponton, mamy jakąś tam wodę, do której możemy wejść. Jakieś takie jeziorko jest, leżaczki są, łódeczka, jakiś pontonik tam jest. Możemy sobie pójść tutaj dalej. Zobaczcie, fajne, te pola są dosyć duże, ale są też takie i mniejsze. Te pola, widzicie? Pola są takie różne, powiem Wam. Na średnie i na małe maszyny, tutaj na przykład takie pole 27 czy 22, 24 na małe, ale na przykład pole 19 czy 18, no to to już jest, przyznacie, że to są już spore maszyny tutaj, e, które mogą tutaj być. E, tutaj doszliśmy do lasu, zobaczcie tereny leśne, tutaj takie. Tak wygląda las tutaj. Fajnie, bo on ma dużo miejsca, on nie jest mocno zalesiony. To jest taki las, wiecie, typowo polski. Teraz zobaczcie, tutaj są też skupy. Podchodzicie i brama się otwiera. Tu macie skup drzewa, to przypuszczam jest jakiś tartak, tak? Tu wióry, zobaczcie. Tutaj drewmar, co to jest? Zakład przemysłu drzewnego, nie? Zobaczcie, no mega, no to się otwiera samo ten, tak jakby tam w biurze ktoś siedział i po prostu otwierał nam te drzwi. No niesamowite, no naprawdę, mi się to tak bardzo podoba. Ja trochę nie jestem obiektywny w sprawdzaniu tej mapki, bo no ona mi się po prostu bardzo podoba, nie? No, dlatego wiecie, tu macie naszą łąkę, nie? Pole numer 4, zobaczcie. Całkiem spora, fajna łąka tu przy lesie. Inny taki kształt, co też jest bardzo fajne, że ona nie jest jakaś kwadratowa, nie jest prostokątna. Ten, las, ten teren możemy sobie kupić i te drzewa sobie powycinać. Także jest trochę, jeżeli chodzi o pracę przy drzewie, jest trochę, jeżeli chodzi o pracę taką normalną. Przy polu, zobaczcie, tutaj, mówiłem, ruch jest z dwie strony, co też jest dużym plusem. Tu jest nasze gospodarstwo, ale po, pozwólcie, że nasze gospodarstwo zostawię na koniec. E, pójdziemy sobie tutaj w lewo, znaczy w prawo i później w lewo. O tutaj, bo chciałem pokazać Wam tu jeszcze, co tutaj w ogóle jest jeszcze. Zobaczcie, no trochę się idzie pr przez tą mapkę, nie? Jakże widzicie, ta mapka wcale nie jest taka, nie jest taka mała, nie? Jest tutaj trochę tego. Tutaj mamy handlarza zwierzętami, chyba. Zobaczcie. A jak, tutaj mamy krówki, możemy sobie tutaj kupić. Są tutaj teraz tak, gospodarstwo Jackson. Skupujemy oraz sprzedajemy płody rolne i zwierzęta. Zobaczcie. Tak to wygląda. Do cwarek stoi. Tu mamy jakiś punkt skupu. E, tutaj pewnie będzie ten be, belki, tu będą belki, tam będzie pewnie maniur. Czyli obornik, spójrzcie, tutaj naprawdę te domy fajnie wyglądają. To naprawdę wygląda świetnie. Zaraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w nocy. Bo to, no, te pola też. Zobaczcie, no naprawdę, no ja jestem naprawdę pod wrażeniem tej mapki. Będę chciał na pewno zrobić tutaj jakąś, jakąś serię na tej mapce czy coś. Bo naprawdę mi się ta mapka podoba. Serię na przykład bez polskich maszyn. Tutaj bo naprawdę jest fajnie, ładnie się nam tutaj podoba. Może nie tyle, że bez polskich maszyn, ale skupić się na przykład na maszynach też innych, polskich, ale nie tylko na przykład, nie? Pójdźmy sobie teraz tutaj, zobaczmy co tutaj jest. Tutaj mamy stację benzynową Dragon. Ten, zobaczcie, mamy na lody lodówki. Mamy tutaj stacja benzynowa, fajnie. Cena benzyny jest podana, czy nie? Jest. Tu chyba jest znajdźka. Czy to jest znajdźka? Tak, to jest znajdźka. Dostaliśmy tysiąc. Czyli są tutaj na tej mapie znajdźki. Zobaczcie, są na tej mapie znajdźki. Bardzo, bardzo fajnie. To się też, to się też ceni bardzo mocno. Jeżeli są znajdźki, cena benzyny, no to tam ja nie wiem. Ja nie mieszkam w Polsce od wielu lat, także nie wiem. Następne gniazdo z bocianami, teraz tak, tu mamy takie rozgałęzienie. Mamy w lewo i mamy w prawo. Pójdziemy sobie na razie przez te pola. Tam są jakieś domy, zobaczymy jakie to są domy i o co tutaj chodzi. Pozwólcie, że tu przyspieszymy. Zaraz zobaczymy sobie z lotu ptaka. To wszystko. Aha, czyli tu jest koniec mapy Tak, tu już jest koniec mapy. Czyli widzicie te domy w oddali, to też to jest koniec mapy, ale te domy w oddali jeszcze możemy zobaczyć. Wow, no to fajnie. No to fajnie, naprawdę podoba mi się to, co tutaj widzę. Tutaj zobaczcie, był ten CPN tu mamy prosto, tu jedziemy do naszego sklepu. Sklep wygląda bardzo fajnie, też tak bardzo nowocześnie, z serwisem. Zobaczcie, do sklepu można wejść chyba. Tak, zobaczcie, drzwi się otwierają. Można tutaj do sklepu wejść. Zobaczcie, patrzcie, różne kable, różne maszyny, takie, takie rzeczy, skrzyneczki różne i nie tylko, torebki, wszystko to. Do warsztatu też można tutaj przejść, zobaczcie. Fajnie, bo tu jakiś magazyn jest. No, kurde, powiem Wam. I tutaj taka ikonka. Tutaj możesz naprawić nasze maszyny. Handlarz, taka ikonka inna. Zobaczcie, tutaj wjeżdżamy na serwis. Aha, tu wystarczy tylko podejść. Nie trzeba klikać. To jest swoją drogą fajne, że nie trzeba klikać i wystarczy tylko podejść. To jest swoją drogą naprawdę fajne. Zwierzęta tutaj są na tej mapce. Jak widzicie. Okej, okay. byliśmy tu, byliśmy tu, byliśmy tam. Pójdźmy teraz zobaczmy nasze gospodarstwo na koniec jeszcze. I co my tutaj mamy na naszym gospodarstwie? Zaraz zobaczymy. Naprawdę fajnie podoba mi się ta mapa. Tędy wjeżdżamy nasze gospodarstwo tak delikatnie pod górkę. Zobaczcie, mamy bramę też taką otwieraną. Tu mamy Silos na Kiszonkę, bardzo fajnie zrobiony z tyłu budynku, tak? Tu mamy takie miejsca na maszyny. Mamy dużego klasa Triona, 720. Maszyny mamy widzę konkretne też. Tu już na przykład musimy nacisnąć. Tutaj mamy klasa skorpiona. Widać, że y, autor mapy lubi klasy. Czy tutaj też jest klas? Oczywiście, że tak, no to... Jak dla mnie to już jest duży plus, bo ja też jestem fanem klasa. Mamy zbiornik na paliwo. Mamy tutaj silos dosyć duży. Mamy tutaj rozsiewacz yy, głębosz. Mamy tutaj taki Hardiego duży opryskiwacz. Mamy tutaj zobaczcie siewnik z kultywatorem. Taki od razu już yy, co bronuje. Mamy tutaj, no cóż by innego, jak nie klasa. <laughs> Proszę bardzo, Aksiona. I mamy tutaj. Czyżby klas? Zaskocz mnie, oczywiście, że tak, Axion 800. Ok, tutaj mamy taką wiatkę na różne rzeczy. Tu mamy chyba nasz dom. Tu jest następna znajdźka. Proszę bardzo. Także znajdźki są. Tutaj się śpi. Ok, tutaj tak, tak z tyłu to wygląda. Tu mamy garaż. W garażu mamy taką małą. E, machindrę. Zobaczcie. No, no naprawdę, no pięknie. No wiecie, to nie jest gospodarstwo dla kogoś, kto zaczyna serię od zera, nie? Bo to jest naprawdę gospodarstwo, które już jest w pewnym sensie troszkę rozwinięte. Fajnie pomyślane, ta wiata tu na środku, naprawdę fajnie pomyślana. Tutaj mamy, zobaczcie, kultywator dosyć duży. Tutaj mamy Brantnera przyczepę dwie w sumie Brantnera przyczepę. Tu jest Brandner, tu jest PowerFlex Brandner. Yy, ta też jest chyba PowerFlex, nie? To są takie same przyczepy, tak. Dwie takie same przyczepy. No, bardzo fajnie to wygląda, muszę wam przyznać, naprawdę. No i tu mamy oborę, kochani, obory. Obory z podstawki, ale ta obora z podstawki jest bardzo fajną oborą. Zobaczcie, tutaj możemy y, wjechać, tu możemy pobrać mleko. Tu mamy oborę, taką, przez którą przejeżdżamy. To jest chyba ta najmniejsza obora, akurat, ale jest naprawdę bardzo fajna. No, czego mi tutaj brakuje? Pozwólcie, że teraz powiem Wam, czego mi tutaj brakuje. Brakuje mi tutaj y, miejsca na. E, miejsca na e, na obornik, tak? Czyli jakąś płytę obornikową. E, to mi brakuje tego miejsca tu. W sumie można było ją postawić nawet tutaj gdzieś z tej strony tu przy bramie, jakąś taką małą, niedużą. Te brzuszki fajne, zobaczcie takie polskie brzuszki. No mega mega to wygląda. No i to nasze pole. Dlaczego pytaliście, dlaczego ten klas jest taki duży? No, bo spójrzcie na to nasze pole, tak? To nasze pole ściągnie nie tylko tu, ale tu i one tutaj przechodzi. To jest też część naszego pola. Zobaczcie to wszystko, tak? I tutaj to jest wciąż nasze pole, więc my potrzebujemy. To nie jest, pamiętajcie, to nie jest gospodarstwo na małe maszyny. To jest gospodarstwo na maszyny, które już są większe, już są jakieś takie wiecie, bardziej dostosowane do. Tutaj do tego, co tutaj mamy. E, no i co, kochani? No, no, no fajna mapka. No. Zobaczcie, nawet ta brama tutaj, na której pisze Gospodarstwo Rolne za lesie. Widzicie? Na bramie wjazdowej. Naprawdę fajnie. Podoba mi się. Myślę, że tutaj można by było trochę pograć. Je, są ludzie, zobaczcie, chodzą. Bociany i tak dalej. Tu wjazd do lasu. Spójrzcie. W lesie. Kolejna znajczka. Zobaczcie, ten las naprawdę jest tutaj fajny, można z tą wjechać, jakieś drzewa powycinać. No super, super. No mówię, mi po bardzo, bardzo się ta mapka podoba. E, na pewno, na pewno będę tu grał. Na bank tutaj będę grał. Będę chciał tu zrobić jakąś mniejszą, większą serię, nie wiem, ale na pewno będę chciał tutaj zagrać na tej mapie. Chciałem jeszcze tylko zobaczyć, pójść te pole 28 tutaj. E, to pole numer 28, chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć jak tutaj do tego pola e, dojść w ogóle, czy dojechać. To jest to pole tutaj, 28. To jest to pole tutaj. Teraz tak, z tej strony nie dojedziemy. No ale też zobaczcie, kawał pola, nie? Ta wysepka tu z drzewem, to, z drzewami, to też taki fajny klimat robi, że to jednak, wiecie, trzeba to ominąć, że to tak w taki sposób, a nie inny to tutaj działa. No kurde, ładnie, no naprawdę, naprawdę fajnie. Tu jest droga zrobiona do tych pól. No baczcie. Podoba mi się, naprawdę mi się bardzo podoba. Naprawdę mi się bardzo podoba. Myślę, że tutaj prędzej czy później zacznę już jakąś rozgrywkę. Spójrzmy sobie jeszcze tylko z lotu ptaka na tą mapę. Sami ocencie, czy podoba Wam się taka mapka, czy nie do końca. Jak Wy to widzicie, dajcie znać. E, czekajcie, gdzie tu jest współczynnik biegania? E, latanie, latanie, tryb latania mamy, dobra. Spójrzcie. Pola, ktoś może zarzucić, że e, kwadratowe pola czy coś. Ja bym powiem wam był ostrożny z tym wszystkim, Ale teraz jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz. Załóżmy. Zobaczcie, przejdźmy sobie do godziny. Pogońmy sobie czas i to tak znacznie. Czekajcie, czy można pogonić czas e, tutaj w tym? 11, damy 24. Zobaczcie. Tu akurat pada deszcz, ale spójrzcie na to. Te domy, lampy, to wszystko jest tutaj podświetlone. Jeszcze tylko tak, spadniemy stąd. Tryb latania wyłączymy. Spójrzcie. Te domy, tutaj wszystko, to się wszystko świeci. One są podświetlane, nie? Te lampy, tutaj. To naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj te wiaty są podświetlane automatycznie. Pójdźmy jeszcze, sobie szybko do miasta. Zobaczmy, jak to tam wygląda w mieście. Ale też zobaczcie. Tu się w domach światła palą. Tutaj przy sklepie jest wszystko oświetlone. Tutaj mamy, zobaczcie, wszystkie te. Rzeczy normalnie, tak jakby ktoś w domu siedział, jeden pokój się pali, czy tam coś. Nie wszystkie światła są zapalone. Naprawdę, naprawdę powiem Wam. No, mi się to podoba, mi się bardzo podoba to. Teraz jeszcze, jakbyśmy dali na przykład w zimę, to powinien tutaj z kominów lecieć dym. I zaraz Wam to pokażę. Tryb latania to nie, ustawimy pogodę, damy tu październik, grudzień, styczeń, damy godzinę 13, pogoda słonecznie, dobra, przeładuj środowisko, zobaczcie i teraz, czekajcie tutaj, bo tu się nie, nie przeładowało. Damy na grudzień. Damy na słonecznie. I tutaj zobaczcie, gdzie jest. Czy tutaj będzie z dymu leciał, <laughs> jak się pali, czy, chyba śnieg musi być. Bo jak jest śnieg, kochani, to tutaj. życa, na przykład damy. Tu z tych domów niektórych powinien lecieć dym, jak w kominach, na przykład, palą. To tutaj powinien lecieć z nich dym, przynajmniej taka była założenie na pierwszy yy, raz. Czyli jak widzicie, no fajna mapka. Naprawdę fajna mapka. Zachęcam Was do pobierania, zachęcam Was do, do grania w nią. No bo co, no, dla mnie się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba ta mapka, myślę, że będę tutaj robił. Dajcie znać, czy chcielibyście jakąś e, seryjkę tutaj na tej dodaj śnieg. Zobaczcie, teraz tutaj mamy śnieg. Zobaczcie. Po tych zaśnieżonych ulicach ludzie jeżdżą. Naprawdę, bardzo, bardzo fajnie mi się to tutaj podoba. Zobaczcie, kiedy jest ten śnieg, to nie widać tego, jest tak zasypane, że nie widać tej ulicy za bardzo. I to można też fajnie odśnieżyć, pobawić się w odśnieżanie. No naprawdę, no, 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 no mi się naprawdę bardzo ta łapka podoba. Wiadomo, gospodarstwo możecie sobie przebudować, możecie usunąć sobie te krowy tutaj, postawić sobie coś innego. Wszystkie budynki, przypuszczam, zaraz zobaczymy, czy wszystkie budynki są sprzedawalne. E, tak, wszystkie budynki są, zobaczcie, ta wiatka. Nie, wiata nie jest. Te wiaty nie jest. Silos jest. Ta wiata też nie jest. Czyli te budynki, które są oryginalne z mapy, one są sprzedawalne. Te wszystkie nie. Czyli możecie to sprzedać. Tu możecie to, tą, ten silos sprzedać. Nie, ale innych budynków nie możecie. No, chyba że wyciągniecie Giants Editorem, wyciągniecie sobie budyn te budynki stąd. Yy, na moim kanale możecie znaleźć w poradniku. Jak to zrobić? Także fajnie, tu możecie nawet sobie tutaj obornik zrobić, płytę sobie tu wstawić, e, i tu będzie wam się obornik zbierał. Też bardzo fajnie, można to wykorzystać. Tu po prostu postawić płytę w tym miejscu, nie? Taką samą płytę bez ścian, i wtedy tu będzie ściana, i będzie można tam obornik zbierać. Także jest rozwiązanie, tylko trzeba być kreatywnym, trzeba pomyśleć sobie troszeczkę i wszystko da się tutaj zrobić. Także tyle, kochani. Zachęcam Was do pobierania tych mapki, zachęcam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka. I co? I widzimy się już niebawem na kolejnych prezentacjach mapek, na kolejnych fajnych rzeczach z Farminga 22. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!